ortaliony, barwne koszule oraz wyszukane wzory. Na zabawie karnawałowej w Żłobiźnie udowodniono, że wehikuł czasu istnieje i przeniósł nas do pięknych lat 80. Dla gości są liczne zabawy, wspaniała muzyka, oczywiście konkurs na najlepsze przebranie, bo jest impreza disco party w stylu lat 70, 80, 90. Także myślę, że będziemy się bawić wyśmienicie. Największe przeboje sprawiły, że parkiet zapełnił się w mgnieniu oka. Za oprawę muzyczną oraz prowadzenie zabawy odpowiedzialny był profesjonalista, który doskonale wyczuł gusta muzyczne przybyłych gości. Rozpoczynam od hitów włoskich, bo to zawsze się sprawdza. Jak sprawić, żeby się ludzie zaczęli bawić? Na pewno trzeba zastosować animacje taneczne tak, żeby właśnie dać ludziom, że tak powiem, szansę integracji, że tak powiem, na tym parkiecie. Na wydarzeniu pojawił się również gość z zagranicy. Prosto z Ameryki lat 80. przetransportował się do Żłobizny prawdziwy rock'n'rollowiec. A ja tu w Los Angeles idę se na fajkę i nagle wpadam w jakąś dziurę, nagle łubu-dubu, patrzę, jestem 30 lat dalej. Mówię, what the fuck, o co chodzi? Jestem tutaj. No to jak rozruszać dzisiaj towarzystwo tak po amerykańsku? Po staremu! Sex, drugs and rock and roll! Yeah! Przybyli goście z uśmiechami i pełni pozytywnej energii czekali na rozpoczęcie zabawy tanecznej. Nie odbyło się również bez sesji zdjęciowej na wyjątkowej ściance. Bardzo spodobał nam się motyw imprezy, lata 80-90. Fakt, że urodziliśmy się w latach 90, ale też lata 80 są w naszym sercu, także dlatego tutaj jesteśmy. Ja jak tylko to zobaczyłem, to od razu wszedłem w to. To było super, bardzo mi się spodobał pomysł. Nigdy nie chodziłem w takich ciuchach, a zawsze chciałem. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, zabawa karnawałowa była nocą pełną wrażeń oraz tańca. Wraz z końcem wydarzenia wehikuł czasu zabrał wszystkich z powrotem do 2023 roku. Jednak wspomnienia szalonej nocy pozostaną jeszcze na długo.